The Lord will bless someone today. The Lord will bless someone today. The Lord will bless someone today. It may be you, it may be I, it may be someone by my side. It may be you, it may be I, it may be someone by my side. My Lord will bless someone today. The Lord will bless someone today. The Lord will bless someone today. The Lord will bless someone today. It may be you, it may be I, it may be someone by my side. It may be you, it may be I, it may be someone by my side. The Lord will bless someone today. Pan pobłogosławi kogoś dzisiaj. I never know whether you are the one or I am the one. Nie wiem, czy to będziesz ty, czy to będę ja. Or someone by my left side or by my right hand. Czy też ktoś z mojej lewej lub prawej strony. But the Lord will bless someone today. Ale Pan dzisiaj kogoś pobłogosławi. My brothers and sisters. Moi bracia i siostry. My fathers and my mothers. Moi ojcowie i matki. I'm standing here before you not by my power, but the power of Jesus Christ. Stoję tu przed wami nie w swojej mocy, ale w mocy Jezusa Chrystusa. I call these things opportunity and privilege to be here. To, że mogę tu być, uważam za wielki przywilej. If not because of Jesus, I'm not here. Gdyby nie Jezus, nie byłoby mnie tutaj. If not because of him, I'm already a dead man, 1 year and 4 months now. Gdyby nie on, byłbym już martwy od roku i 4 miesięcy. But because he loves me, he loves you, that is why I am here today. Ale ponieważ on mnie kocha i kocha was, jestem teraz tutaj z wami. Let power and glory be to God Almighty. Niech chwała i moc będzie oddana Bogu Wszechmogącemu. Yeah. My name is Habila Adamu Ambli. I am from northern part of Nigeria. Nazywam się Habila Adamu, pochodzę z północy Nigerii. Yeah. This incident happens to me on 28 November 2012. To zdarzenie przydarzyło się mi 28 listopada 2012 roku. Around 11 p.m. Około 11 w nocy. I heard a noise outside my house. Usłyszałem jakieś odgłosy na zewnątrz domu. And I touched my wife and told her that we have visitors in this area. Dotknąłem mojej żony i powiedziałem, mamy jakiś gości. And she said, visitors around this time. Ona odpowiedziała, gości o tej porze. Because it is night. Przecież jest noc. When we are discussing, I heard voice outside saying, come out. Gdy tak rozmawialiśmy, usłyszałem z zewnątrz głos, wyjdźcie. And I see we are coming. Powiedziałem, wychodzimy. I thought they are Nigerian army patrolling. Myślałem, że jest to patrol armii nigeryjskiej. When I opened my sitting room door, I am shocked. Ale gdy otwarłem drzwi domu, przeżyłem szok. I move back. Cofnąłem się. Because when I see them, they are dressed, they have covered their face and put white roll like this one. Bo oni byli ubrani w białe szaty, takie jak ta, i mieli zasłonięte twarze. I knew they are not Nigerian army, but they are Boko Haram. Wiedziałem, że to nie jest armia nigeryjska, ale Boko Haram. When I moved back, my wife moved forward and stand at the door. Gdy cofnąłem się, moja żona wyszła do przodu i stanęła w drzwiach. She pleaded with them in order not to harm me. Błagała ich, żeby nie zrobili mi krzywdy. But their leader told my wife that they are there to do the work of Allah. Jednak ich lider powiedział mojej żonie, że przyszli tu, aby wypełnić dzieło Allaha. When I heard that, I know that today I will see my Lord. Gdy to usłyszałem, wiedziałem, że tego dnia zobaczę swojego Pana. And I say, Lord, here I am a sinner. I powiedziałem wtedy, Panie, oto jestem tutaj grzeszny. I cannot save myself. Sam siebie nie zbawię. Forgive my sin, Lord. Wybacz mi moje grzechy, Panie. And write my name in the book. I zapisz moje imię w Księdze Życia. Dzisiaj Twój sługa przyjdzie do Ciebie. Panie, przyjmij moją duszę. Gdy skończyłem, wyszedłem do przodu. Powiedziałem, że uporządkowałem wszystkie swoje sprawy z Panem.
my wife hold my hand. Gdy wyszedłem do przodu, moja żona chwyciła mnie za rękę. With a tears in her eyes. Łzy napłynęły jej do oczu. She said, it is over. I spytała, czy to już koniec? And I said, no, we'll meet one day in the kingdom of God. Odpowiedziałem, nie, pewnego dnia spotkamy się w Królestwie Bożym. I am close to the door. Gdy byłem blisko do drzwi, and I turn, I watch my wife and my son. Odwróciłem się i spojrzałem na żonę i syna. When I see them, tears came out from my eyes. Gdy na nich spojrzałem, łzy popłynęły mi po twarzy. Because I see them for the last time. Bo wiedziałem, że widzę ich po raz ostatni. I will not see them again. Że już ich nie zobaczę. I move forward. Wyszedłem do przodu. Their leader asked for the key of the main door. Ich lider poprosił o klucz od głównych drzwi. I collected the key from my wife and gave them. Dałem mu te klucze. When I gave them, they opened the door. Another two people came inside, making forward, 8 foot. Gdy dałem mu te klucze, on otworzył drzwi i dwóch kolejnych bojowników weszło i było ich już 4, wszyscy uzbrojeni w AK-47. My wife offered money for them in order to keep me alive. Moja żona zaproponowała im pieniądze, żeby zostawili mnie przy życiu. They have collected the money and asked my name. Zabrali pieniądze i zapytali mnie, jak mam na imię. And I told them, Habila Adamu. Powiedziałem im, Habila Adamu. Say, are you a Nigerian army or are you a Nigerian police? Spytali mnie, czy jesteś policjantem albo żołnierzem nigeryjskim. And I say, I'm a businessman. Odpowiedziałem, jestem biznesmenem. So that's good. Are you a Christian? Spytali, dobrze, czy jesteś chrześcijaninem? That is my identity. Taka jest moja tożsamość. Because I am a Christian. Jestem chrześcijaninem. I say, yes, I am a Christian. Odpowiedziałem więc, tak, jestem chrześcijaninem. Now he said that. Why we are preaching the message of Muhammad, you refuse to accept Islam as a religion. I wtedy ich lider zapytał mnie, dlaczego skoro my głosimy przesłanie Mahometa, to ty nie chcesz przyjąć Islamu jako swojej religii? And I had the voice inside me saying, okay, preach the word for them. I wtedy usłyszałem w środku głos, zwiastuj im słowo. And I say that we are also preaching the good news of Christ to you and other people than them that never know Christ. Powiedziałem im, my także głosimy wam dobrą nowinę Chrystusa, a także innym, którzy go nie znają. And he looked at me and said that, okay, do you want to say that you Christians know God? I on spojrzał na nich i powiedział, to znaczy, że chcesz powiedzieć, że wy chrześcijanie znacie Boga? And I say, yes, we know God. That is why we are preaching to you. Odpowiedziałem, tak, znamy Boga i dlatego wam głosimy. And he said that, okay, now if we now we leave you and go, you cannot take a decision in order to become Christian one day. A i on wtedy zapytał, jeżeli my teraz się zostawimy, to czy kiedyś jednak nie podejmiesz decyzji, żeby zostać muzułmaninem? And I said that I am a Christian. I would die as a Christian. Cannot change my decision. Odpowiedziałem, jestem chrześcijaninem i umrę jako chrześcijanin, nie mogę zmienić swojego zdania. And he called my wife. Wtedy on zawołał moją żonę. He talked to my wife and said that, come and witness what will happen to your husband because he is stubborn. I powiedział jej, chodź, zobaczysz, co się stanie z twoim mężem, ponieważ jest taki uparty. You can plead with your husband so that he can change his mind. You can live together in this earth. Błagaj swojego męża, aby zmienił zdanie i wtedy będziecie mogli żyć razem w spokoju. Ja jednak powiedziałem, że nic nie może mnie oddzielić od miłości Chrystusa. I wtedy on powiedział, zapytam cię po raz ostatni. Czy jesteś gotowy umrzeć jako chrześcijanin? Gdy powiedziałem tak, zanim zdążyłem otworzyć oczy, jeden z nich wystrzelił do mnie z broni automatycznej. Kula przeszła przez mój nos. To jest miejsce, przez które ona weszła. Przeszła przez mój nos i wyszła w innym miejscu. Let me show you the picture. Pokażę wam zdjęcie. This is the exit place of the AK-47. To jest miejsce, przez które ta kula przeszła. A to this jest to tędy, tędy weszła, yeah? A tutaj jest miejsce, przez którym ona wyszła. This is the exit place of the AK-47. I tędy ta kula wyszła.
And I fell down with my face. Upadłem twarzą do ziemi. One of them followed me and stepped up me two times. Jeden z nich podszedł do mnie i dwa razy na mnie stanął. To make sure whether I'm still alive or I'm dead. Aby upewnić się, czy wciąż żyję, czy już nie żyję. He found that I'm dead. Doszedł do wniosku, że jestem martwy. Now he shall. Allah is great. I wtedy krzyknął Allahu Akbar, czyli Allah jest wielki. When I was there, gdy tak leżałem, all my mind is not in this earth, is there. Moje myśli nie były tutaj, były tam. Because I knew I have finished my case in the presence of God. Bo wiedziałem, że zakończyłem swoje sprawy w obliczu Pana. I knew I have finished my work in this earth. I'm waiting for the reward. Wiedziałem, że zakończyłem swoją drogę i czekałem na Pana. Myślałem o tym, że zobaczę nowe niebo, które Bóg obiecał swojemu ludowi. Chciałem zobaczyć anioła, który chwyci mnie za rękę i powie: Habilo, oto Twoje miejsce. Niestety jednak usłyszałem, jak moja żona płacze. I powiedziałem: Panie, wciąż jestem na tej ziemi. I gdy ona tak płakała, zaczęła mówić różne rzeczy. Powiedziała: Panie, dlaczego właśnie teraz zabrałeś mojego męża? Dlaczego nie zostawiłeś mojego męża, byśmy mogli razem wychowywać dzieci? Ona była wtedy w czwartym miesiącu ciąży. Gdy to dziecko, które mam w swoim łonie, Panie, zapyta mnie o swojego ojca, to co mu powiem? Zwróciła się do mnie i dotknęła mnie. Powiedziała: Mój mężu, wiem, gdzie teraz jesteś. Jesteś w obecności mojego Pana. I modlę się, aby Pan dał moim dzieciom serce, by mogły wytrwać w tym bezbożnym pokoleniu. Modlę się, aby i mnie Pan dał siłę, serce, by wytrwać w tym bezbożnym pokoleniu. Gdy ona to wszystko mówiła, ja pomyślałem sobie, oby ona nie zgrzeszyła przeciwko Bogu. Podniosłem głowę i powiedziałem jej, że wciąż żyję. Cofnęła się, bo miałem otwartą ranę głowy, krew wypływała zewsząd. Powiedziała: Ty żyjesz? Ale krwawisz tak bardzo, że nie przeżyjesz. Odpowiedziałem: Wiem, że nie przeżyję. Please, I have a message to everyone that will hear my story when I leave this world. Ale proszę, mam przesłanie do przekazania każdemu, kto usłyszy moją historię, gdy opuszczę ten świat. And I urge her, please send this message to the world. My story will not be complete without that message. I poprosiłem ją: proszę, przekaż to przesłanie światu. Historia mojego życia będzie niepełna bez tego przesłania. And she agreed that she will send. I ona zgodziła się, że to zrobi. A jej powiedziałem, że przesłanie brzmi tak: żyć na tej ziemi to żyć dla Chrystusa, a śmierć to zysk. Gdy przekazałem jej to przesłanie, czekałem na Pana. After some minutes, now from my head to my soul, I'm feeling pains everywhere. Po kilku minutach od czubka głowy do koniuszków palców zacząłem odczuwać straszliwy ból. Pomyślałem sobie: to już nadchodzi mój czas. Bo odczułem pragnienie. I poprosiłem ją, czy mogłaby mi dać wody do picia. Nie zgodziła się. Zawołałem mojego syna Dawida. On pobiegł i przyniósł mi wodę. I gdy chciałem się napić wody, zobaczyłem, że to jest wielka dziura.
Kula również roztrzaskała kości tutaj. Nie mogłem się napić. Powiedziałem, dzięki Ci, Jezu. Położyłem się i czekałem na swój czas. Nie chciałem jednak pozostawić mojej żony z pewnym obrazem. Nie chciałem umrzeć w jej obecności. I poprosiłem ją, proszę wyjść na zewnątrz i znajdź kogoś, kto może mi pomóc. Myślałem wtedy tak, zanim ona wróci, ja już umrę. I ona wyszła tej nocy, dowiedziała się, że wszyscy mężczyźni chrześcijanie z okolicy zostali zabici i byli już w chwale Pana. Tej nocy zabili wszystkich mężczyzn chrześcijan, ja tylko przeżyłem. Gdy to zobaczyła, pobiegła do sąsiadów muzułmanów, aby oni przyszli i mi pomogli. I ta rodzina zapytała moją żonę, w którą część ciała postrzelili twojego męża. Żona powiedziała, że w głowę. I oni wtedy powiedzieli, zostań tutaj, rano przyjdziemy i zaniesiemy jego ciało do kostnicy. Byli przekonani, że nie przeżyje. I ona pomyślała, jeśli mój mąż ma umrzeć, to ja chcę przy tym być. I wróciła do domu. Inni ludzie przyszli z nią. Ale i wtedy tej nocy zachęciło mnie pewne słowo. Gdy mój syn zobaczył, że przychodzą pewni ludzie, powiedział, mój ojciec wciąż żyje. Ja tak leżałem i krwawiłem od 11 w nocy do 7 rano. Wszyscy czekali na moment, w którym umrę. Rano moja głowa była napuchnięta, nie mogłem już otworzyć oczu. Zawieźli mnie do szpitala. Gdy lekarze i pielęgniarki zobaczyli mnie, moje ciało było już takie osłabnięte. Ja nie mogłem nic poradzić, byłem bardzo słaby. Lekarz spojrzał na moją rodzinę i powiedział, ten człowiek już nie żyje. Nic nie możemy poradzić. Ten człowiek już nie żyje. Gdy to usłyszałem, moja żona była na zewnątrz. Nie chciałem, żeby płakała. Powiedziałem, i gdy lekarz zorientował się, że ja próbuję coś powiedzieć, nachylił się i usłyszał, jak mówię, chciałbym zobaczyć się z żoną. Zawołał moją żonę. I powiedziałem mojej żonie, nie płacz już. Bóg, który zachował mnie przy życiu od wczoraj, zachowa mnie dalej. Gdy lekarz to zobaczył, był zupełnie zaskoczony. Do tamtej pory nie słyszałem o Voice of the Christian Martyrs. Nigdy nie słyszałem o tej organizacji. Oni jednak usłyszeli o ataku, do którego doszło w Jobie. Usłyszeli, że jedna osoba przeżyła ten atak. I zadzwonili do mojej rodziny, prosząc, żeby przewieźć mnie do Joss. Moja żona powiedziała, Voice of the Christian Martyrs. Mąż nie przeżyje, nawet jeśli przywieziemy go do Joss, on nie przeżyje. Ale Voice of the Christian Martyrs powiedział jej, proszę, spróbuj. When I was going to Joss,
gdy wyjeżdżaliśmy do Jos. Wszyscy chrześcijanie, którzy zostali jeszcze w Potisku, wielu z nich zebrało się w szpitalu. Widzieli martwe ciała i widzieli mnie, który jeszcze żył. Każdy z nich podchodził do mnie i dotykał mnie, aby powiedzieć: Habilo, pewnego dnia spotkamy się w niebie. Każdy chciał mnie dotknąć. Tylko po to, by powiedzieć, że pewnego dnia spotkamy się w niebie. Mój ojciec dotknął mnie i powiedział: Panie, dlaczego mój syn? Dlaczego mój syn? To przecież mnie powinieneś zabrać, a pozwolić żyć mojemu synowi. Gdy spojrzał na mnie po raz drugi, głośno się rozpłakał, łzy popłynęły mu z oczu. Głośno płakał. Nie ma nikogo takiego jak Jezus. Nie ma nikogo takiego jak Jezus. There is no one like Jesus. There is no one, there's no one like him. There is no one, there's no one like Jesus. There is no one, there's no one like him. There's no one like Jesus. There is no one, there's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. I'm searching, no one. I'm looking, no one. I turn around, no one. There's no one like him. There is no one like Jesus. Nie ma nikogo takiego jak Jezus. You go anywhere, there is no one like Jesus. Możesz szukać wszędzie, nie ma nikogo takiego jak Jezus. When I was on my way to hospital in Jos, gdy wieźli mnie do szpitala w Jos, and I asked God, pytałem Boga, I say, prosiłem Boga, why me? Pytałem Boga, dlaczego ja? Why me, Lord? Dlaczego ja, Panie? Please, Lord, take my life in order to rest with the thousands of Christians that are waiting. Panie, proszę, zabierz moje życie razem z tymi tysiącami innych chrześcijan. Lord, take my life so that my family would not suffer. Proszę, Panie, zabierz moje życie, aby moja rodzina już nie cierpiała. I pray, Lord, why me? Mówię, Panie, dlaczego ja? Take my life, Lord. Zabierz moje życie, Panie. Let me rest. Pozwól mi odpocząć. I never knew that God wants to use me. Nie przypuszczałem wtedy, że Bóg chce mnie użyć. I never knew that God gave me for a purpose. Nie przypuszczałem wtedy, że Bóg zachował mnie w pewnym celu. When I was in the hospital, I knew that God gave me for a reason. Potem zrozumiałem, że Bóg zachował mnie w pewnym celu. We reached Jos around 4 hours. Po 4 godzinach dotarliśmy do Jos. When we reached Jos in the front of the hospital, gdy znaleźliśmy się w Jos przed szpitalem, I feel one strong power again. Odczułem w sobie wielką moc. I feel like walking with my leg. Czułem się tak, jakbym mógł zacząć chodzić o własnych nogach. Before I cannot raise my hands. A wcześniej nie mogłem nawet ręki podnieść. But I feel like walking. Ale wtedy czułem, że mógłbym chodzić. When the doctors rush, gdy zbiegli się lekarze, in order to help, żeby im pomóc, they found that my blood level is normal. Przeprowadzili badania i odkryli, że poziom krwi w moim organizmie jest normalny. My blood pressure is normal. Ciśnienie krwi jest normalne. Every test they have gone through is normal. Wszystkie badania zrobili i wszystkie wyniki były w normie. They are confused. What is the problem of this man? Byli zdezorientowani i pomyśleli, o co chodzi z tym człowiekiem. They have kept me in just 2 weeks. Trzymali mnie w Jos przez 2 tygodnie. Taking one thesis of the order. I
robili ciągle różne badania. I odkryli, że nie ma we mnie żadnego wewnętrznego problemu zdrowotnego. Lekarz zadzwonił do mojej rodziny. I powiedział, że w naszym szpitalu nie ma lekarza, który mógłby przeprowadzić tę operację. Trzeba go przewieźć do Kano. Bo tam jest lekarz, który może taką operację przeprowadzić. Dotarliśmy do Kano w środę. Zrobiono mi wszelkie dokładne badania głowy. Lekarz powiedział, że będzie operował w piątek. And he will graft a skin i pobierze skórę from here and stąd, yes, and flesh from here, i tkankę stąd, and uda from here, i kość również stąd, in order to cover this place. Aby wypełnić ten ubytek. They have opened the place. Yeah, this is the place. Tak wtedy ta rana wyglądała. This is the open place. Tak ona wyglądała wtedy. The doctor said he will grab a flesh and a skin from here in order to cover this place. Miał pobrać tkankę, skórę, żeby zakryć to miejsce. This is how my head is. W ten sposób wyglądały kości czaszki. He said that he will grab a bones in order to walk here. I on miał pobrać kość, żeby uzupełnić ten ubytek z prawej strony. God for his mercy. Ale niech Bogu niech będą dzięki za jego miłosierdzie. He wanted to show him that I am the one that keep my servants alive. On chciał pokazać, że to on zachowa swojego sługę. On Friday now. W piątek. When we are paid for the two operation. Gdy zapłaciliśmy już, gdy zostało opłacone już dwie operacje. Something has happened on Friday. Coś wydarzyło się w piątek. Now the nurses say that my own is not emergency. They will operate another person. I wtedy personel szpitala doszedł do wniosku, że mój przypadek to nie jest nagły i będą operować kogoś innego. I say it's okay. Yeah, I'll put another appointment on Wednesday. I powiedzieli, dobrze, w takim razie będziemy operować w środę. I spent 1 week in the hospital. Już jestem tydzień w tym szpitalu. That Wednesday. W tą środę. When I'm ready for the operations, gdy byłem gotowy już na operację, my own is not emergency, there is somebody emergency. Znowu dowiedziałem się, że mój przypadek nie jest nagły, będą operować kogoś innego. I understand that I am not a Muslim, that's why they are doing that. Zrozumiałem, że robią to dlatego, bo nie jestem muzułmaninem. They are thinking that infection would touch this place and I would die. Myśleli, że infekcja się wda w moją ranę i umrę. Say okay, the next operation is next Wednesday. I operacja wyznaczona na kolejny tydzień. Making 2 weeks. To już są 2 tygodnie. During the day of the operations. I w dniu operacji. When the doctor opens my head because they have tied my head. Gdy lekarz zdjął opatrunek z mojej głowy. The doctor is a Christian, but the nurses are Muslims. Ten lekarz był chrześcijaninem, ale wszystkie pielęgniarki były muzułmankami. He shouted Jesus. Ten lekarz krzyknął Jezu. I thought infections have already entered there. Pomyślałem, że już wdała się infekcja. And he called my wife. On zawołał do mojej zawołał moją żonę. He asked my wife, are you sure that this man is your husband? I spytał, czy ty jesteś pewna, że to jest twój mąż? She said, yes, it's my husband. Ona powiedziała, tak, to jest mój mąż. The doctor said that, have you remembered the blood in your sitting room? I on wtedy powiedział, czy pamiętasz krew w twoim waszym pokoju? She said, yes. Ona powiedziała, tak. That is your husband. To był twój mąż. This man that is seated here, ale ten człowiek, który tutaj leży, it's somebody that is living inside this nim body. Żyje kto, w tym ciele żyje ktoś inny. When I heard that, I said, yes, it's Jesus. Gdy to usłyszałem, powiedziałem, tak, to Jezus. It's okay. Let's go to the operation room. I zawieziono mnie na salę operacyjną. In the operation room, something has happened. I na tej sali operacyjnej wydarzyło się znowu coś. When he opens the see how he shout Jesus because the place has closed.
On krzyknął najpierw Jezus, bo ten ubytek, który widzieliśmy na zdjęciach, wypełnił się sam. No, no need for him to grab a skin and a meat from and a flesh from here. Nie musiał pobierać tkanki ani skóry stąd. The place has closed. Cała rana się zabliźniła. With a meat and a flesh. Zupełnie świeżą tkanką i skórą. When he opened it, ale potem otworzył to miejsce. He found the bone that he needed to grab it. He found it there. Zobaczył, że kość, którą miał pobrać z uda, również tam była. God grabbed it and keep it for him in the flesh. Bóg sam pobrał tę kość i ją tam wstawił. He's afraid. Lekarz był przestraszony. After the operations, now he moved out and meet my family. Po operacji wyszedł, podszedł do mojej rodziny. I told you that man is not a human being. Powiedziałem wam, że ten mężczyzna to nie jest człowiek. Please. Go back to the hospital and collect your money. Proszę, wróćcie do szpitala i zabierzcie swoje pieniądze. Go back and collect the operations money. I will not touch anything. Zabierzcie pieniądze na operację, ja ich nie chcę. I'm not the one that did it, but Jesus did the operation. To nie ja przeprowadziłem operację, tylko Jezus. In the conditions, doctors told my wife that my ear cannot work. W tym stanie, w jakim się znajdowałem, lekarze powiedzieli mojej żonie, że nigdy nie będę słyszał na prawe ucho. Because if you go through the picture, jeśli przyjrzelibyście się temu zdjęciu, gdzie była rana, you find that the bullet damaged the ear, to zobaczylibyście, że kula uszkodziła ucho. After some months, po kilku miesiącach I start hearing sound in this ear. Zacząłem słyszeć coś przez to ucho. I zadzwoniłem do mojej żony i powiedziałem, coś tu słyszę. And she said that, i ona powiedziała, this thing cannot happen. To jest niemożliwe. Because the doctor said that this ear is condemned. Ponieważ lekarz powiedział, że to ucho jest uszkodzone na trwałe. And I took my phone, ja wziąłem telefon I used the ear, i korzystając z tego prawego ucha, I called the doctor. Zadzwoniłem do lekarza dzwonię do ciebie używając ucha, o którym powiedziałeś, że już nie będzie nigdy sprawne. Lekarz się roześmiał i powiedział, kłamiesz. And I say, it's true. Odpowiedziałem, nie, to prawda. Mówię poważnie. When he go through the ear, i gdy on zbadał moje ucho, he found that it's working. Doszedł do wniosku, że ono jest sprawne. Because the bullet now damaged some of the veins here. Kula uszkodziła tutaj szereg nerwów. That time I cannot close my eye like this. Nie mogłem zamknąć oka. He told me, close your eyes, let me see. I on powiedział, wtedy mi zamknij oczy. And I closed my eye and unopened it. I zamknąłem i otworzyłem. When the doctor see all these things, i gdy lekarz to wszystko zobaczył, he lied and said, please pray for me. Powiedział do mnie, proszę, pomódl się za mnie. Because the power passed his power. Bo ta moc przewyższyła jego moc. My brothers and sisters that are seated here. Moi bracia i siostry, niech mi wolno będzie powiedzieć. I am not safe because I am not alive because I am worthy to. Nie żyję teraz, bo jestem tego godny. But I am alive because God has a message for you. Żyję, ponieważ Bóg ma dla ciebie przesłanie. I am alive because God wants you to be saved. Mam dla ciebie przesłanie, ponieważ Bóg chce, żebyś był zbawiony. I am alive because God wants to show the world that the power of death and resurrection is in his hand. Żyję, bo Bóg chce pokazać światu, że moc śmierci i zmartwychwstania jest w jego ręku. That's why it's in the book of John 11:25. Dlatego w Ewangelii Jana w rozdziale 11, wersecie 25. He said that I am the resurrection and life. Jezus powiedział, jestem zmartwychwstanie i życie. He who believes in me, even though he die, he will live. Każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. The children of God. Dzieci Boże. Jesus loves you. Jezus was kocha. But if you can open your mind and open your heart to receive Jesus as a Lord and Savior. Zachęcam jednak do otwarcia swojego serca, otwarcia swojego umysłu i przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I sent my wife. Live in this world is
Powiedziałem mojej żonie, że żyć na tej ziemi to żyć dla Chrystusa, a śmierć to zysk. Nie przypuszczałem, że to mnie Bóg pośle. Modliłem się, Panie, poślij kogoś innego, mnie pozwól odpocząć. Ale Bóg wybrał mnie, abym był głosem tych, którzy są pozbawieni głosu. Moi bracia i siostry, okazja, jaką masz, jest dzisiaj. Ja dostałem drugą szansę. Powinienem być już martwy, ale żyję. Wiem, że to jest ta szansa, którą Bóg mi dał. Wiem też, że On nie chce, żebym przyszedł do Jego obecności z pustymi rękami, bo byłbym zawstydzony. Bracia i siostry, nie przychodźcie do obecności Bożej z pustymi rękami. Nigdy nie wiecie, kiedy Bóg powoła was do siebie dzisiaj, czy tego wieczoru, jutro rano. Należy sobie zadać jednak pytanie, czy jesteś gotów, jesteś gotowa, by zobaczyć oblicze Pana. Życie w niebie jest na wieki. W piekle jest na wieki. I decyzja dzisiaj należy do Ciebie. Dzisiaj, teraz możesz podjąć tę decyzję. Bo jutro może być za późno. Dlatego Jezus mówi w Księdze Objawienia, w rozdziale 3, wersecie 20, mówi, ja stoję zaraz tutaj i pukam do drzwi Twojego serca. Jeśli usłyszysz głos Jezusa i otworzysz drzwi, On powiedział, że wejdzie i będę z Tobą spożywał posiłek, a Ty ze mną. Moi bracia, to jest Wasz czas. Proszę, otwórzcie swoje serca, aby przyjąć Jezusa. Otwórzcie drzwi swojego serca, aby przyjąć Jezusa. Drzwi są otwarte. Będziemy się razem modlić. Proszę, powstańmy wszyscy. Dzięki Ci, Jezu. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. You are the pillar, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Brothers and sisters, bracia i siostry, he knows your problem. Nie wiem, jaki jest Twój problem. I never knew where you came short in the glory of God. Nie wiem, w czym nie staje Ci chwały Bożej. But you are the one that knows yourself. Ale Ty sam znasz siebie. Please, I want you to open your mouth and tell God your problems.
Chciałbym Cię prosić, abyś otworzył swoje usta i powiedział Bogu o swoim problemie. Bo każdy z nas ma swoje problemy. Możesz teraz powiedzieć Jezusowi, na tym polega mój problem, tego mi brakuje. Jeśli nie wierzysz, nie wierzyłeś dotychczas w Jezusa, proszę, otwórz teraz swoje usta i powiedz: Jezu, przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Jezu, zgadzam się, że Ty umarłeś za moje grzechy. Zgadzam się z tym, że Ty, Jezu, powstałeś z martwych. I Jezu, zgadzam się też z tym, że Ty wrócisz po lud, który wybrałeś. Jezu, wiem również, że zapiszesz moje imię w Księdze Życia. Oto jestem, wybacz mi grzechy. I oczyść mnie, Jezu. Pamiętaj o mnie w swoim królestwie. W imieniu Jezusa. Odwieczny Ojcze, potężny Boże, Królu Królów, Ojcze naszego Pana, Ojcze Abrahama, Ojcze Izaaka, Ojcze Jakuba, mówimy dziękuję. Twoje dzieci stoją w Twojej obecności, Panie. Każdy z nich ma jakiś swój problem. Panie, Ty znasz nasze serca. Ty znasz nasze uczynki. Panie, prosimy o Twoją życzliwość, przychylność. Wybacz wszystkie nasze grzechy. Panie, Twój sługa tego wieczoru wzywa Twego imienia. Jeśli jest tutaj ktoś taki wśród stojących, i kto ma problemy, w których potrzebuje Twojej pomocy, Panie, albo cierpi na jakąś chorobę, albo boryka się z ubóstwem, niezależnie od tego, jaka dolegliwość mu dolega, uzdrów go w potężnym imieniu Jezusa. Przywróć mu zdrowie. Nie z powodu mojej mocy, ale ze względu na Twoją moc. Niech Twoja wola wypełni się w ich życiu. Ci, którzy tu są, Panie, i szukają pokoju w swoim domu. Panie, daj im pokój. Ci, którzy tutaj są, Panie, szukają pracy. Panie, otwórz przed nimi drzwi tam, gdzie nie ma otwartych drzwi. Uczyń dla nich to, co uczyniłeś dla ludu izraelskiego, gdy otworzyłeś przed nimi drogę przez Morze Czerwone. Panie, otwórz dla nich tę drogę w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci, Jezu, dziękuję Ci, Duchu Święty. Jezu, mówimy Tobie dziękuję. Nothing will render in your presence, O Lord, except our thanksgiving.
Nic nie jest godne być w Twojej obecności poza naszym dziękczynieniem. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. W imieniu Jezusa modlimy się. Dziękujemy Ci. Dobra nowina jest taka, że Jezus Cię kocha. Zanim usiądę, chciałbym podziękować każdemu z tu obecnych z powodu miłości, jaką nam okazaliście i tego, że przyszliście do obecności Bożej, by słuchać głosu Bożego, gdy On przemawia przez swojego sługę. Chcę również oddać chwałę Bogu Wszechmogącemu, że zachował mnie przy życiu, abym mógł do Was mówić. Chciałbym również wyrazić podziękowanie organizacji Voice of the Martyrs ze Stanów Zjednoczonych. SDOK z Holandii. Voice of a Persecuted Church in Poland. Głosowi prześladowanych chrześcijan z Polski. Voice of Christian Martyrs, Nigeria. Organizacji Voice of the Christian Martyrs z Nigerii. And all the people of Poland. I wszystkim Polakom. Because of what you did. Za to, co uczyniliście. Because of your love that you show for persecuted Christians in the world. Za waszą miłość, jaką okazaliście prześladowanym chrześcijanom na świecie. When this incident happens to me. Gdy doszło do napaści na mnie. All my mind is that where and who can help me in order to have money for this surgery. Myślałem wtedy, kto mi pomoże, żebym miał pieniądze na te wszystkie operacje. And because of the love that his children have, I'm here because of what you have contributed. Ale z powodu miłości, jaka jest w dzieciach Bożych, z powodu tego waszego wkładu, ja zostałem uzdrowiony. I don't have the word that can compensate what they have did for us. Nie jestem w stanie wyrazić słowami tego, jak wiele to wszystko dla nas znaczy.